Nie było żadnych emocji, była walka. Na śmierć i życie. Głupota, zniszczyli Warszawę. Ogromne poświęcenie tych młodych ludzi, którzy przystąpili do tego powstania. I coraz więcej pytań, coraz częściej zadawanych pytań, czy było warto. No bez sensu, to gówniarze byli, to byli gówniarze. Wstyd, do czego doprowadziły rządy w ostatnich latach. A od emocji jeszcze nikt wojny nie wygrał. We wtorek 1 sierpnia, 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Warszawiacy jak co roku zatrzymają się o godzinie W, by w ten sposób oddać cześć powstańcom. Prawie 80 lat po wybuchu powstania dyskusje na ten temat nie ustają. W związku z tym zapytamy Polaków, co uważają o decyzji dotyczącej przeprowadzenia powstania, a także czy powstańcy mogą być dumni z dzisiejszej wolnej Polski, o którą walczyli. Pytamy, co Polacy z perspektywy czasu myślą o powstaniu. Przede wszystkim bohaterstwo, oddanie i dzięki nim dzisiaj mamy Warszawę tak naprawdę. Ja popieram zdanie mojej mamy. Nasze pokolenie tak samo, tak? Pozytywnie. Wzrusza mnie dzisiaj, jak patrzę na zdjęcia, które są... Fajnie, że pamiętamy, że jako naród. Fajnie, że jesteśmy i okazujemy im wdzięczność. Wkurza mnie strasznie to, że są... Raptem zaczęły się pojawiać odmienne zdania, bo zginęło przecież tyle ludzi, bez względu na to, czy ta walka miała sens, czy nie miało sensu, ale zginęli ludzie, walczyli o coś. Czasami jak się startujemy do jakiegoś boju albo walczymy, nie wiemy, czy to będzie wygrana, czy to będzie przegrana. Ale jest ta chęć walki, to jest najważniejsze. W tamtej sytuacji ci młodzi ludzie nie interesowali się jakimiś tam rozrywkami, prawda? Dla nich to było najważniejsze, wyzwolić się spod niemieckiej okupacji, bez względu na koszty. Co myślą? A co to można może myśleć? Wybuchnąć musiało, bo już ludzie nie mogli inaczej już wytrzymać, to była cała nadzieja. Musiało wyjść. Także tu nie mamy co mówić potrzebne, niepotrzebne. Głupota. Zniszczyli Warszawę. Na YouTubie można obejrzeć zdjęcia z przedwojennej Warszawy. To był Paryż, jak Paryż. Ani korzyści politycznych, żadnych korzyści z tego. Może moralne jakieś, ale tak. A nie warto było podjąć tej próby według pana? Nie warto było. Bo nie było wiadomo do końca, jak to się skończy teoretycznie. Nie, to w ogóle bez sensu. To gówniarze byli. To byli gówniarze. Co by pan powiedział takim ludziom, którzy mówią, że nie było warto? Takie głosy to już słyszę od 50 lat. I każdy ma swoje zdanie. Młody ma inne zdanie, starszy ma inne zdanie, kobieta ma inne zdanie, a mężczyzna... A według pana, jako uczestnika? W tej samej rodzinie każdy ma inne zdanie. A według pana, jako uczestnika tamtych wydarzeń, to było warto? Proszę pana, takie pytanie to nawet gdyby ktoś mi postawił, a nie pan, to by usłyszał brzydkie słowo. Rozumie właśnie pan? Co by pan powiedział tym ludziom, którzy właśnie mówią tutaj, nie, kwestionują ja, to? Ja, proszę pana, nie jestem od polityki. Dobrze. Rozumiem. To, o co pan pyta, to jest polityka. A ja od polityki byłem, jestem i będę zawsze z daleka. Oceniać powstanie warszawskie z naszej pozycji wolnego człowieka w roku 2023 to jest rzecz szalenie jakby wygodna i moim zdaniem tak nie do końca moralna, no bo proszę spojrzeć, my nie moglibyśmy tego oceniać w żaden sposób, gdybyśmy nie istnieli, gdyby tej Polski nie było. No to można się pokusić o stwierdzenie, cudownie, że możemy teraz na ulicy oceniać to powstanie, ale... Czy ja się na przykład nie czuję uprawniona oceniać? Wydaje mi się, że po prostu szanować, wiadomo, że ci ludzie dużo przeżyli i może nie świętować, ale szanować wszystkich. I wiem, że nie wszyscy wiedzą dużo o powstaniu, ale tak czy inaczej, żeby o tym pamiętać. Oceniają je jako taki ogromne poświęcenie i warszawiaków, I całego społeczeństwa. I myślę, że z upływem lat coraz większy taki jest jego respekt i takie ogromne poświęcenie tych młodych ludzi, którzy przystąpili do tego powstania. I coraz więcej pytań, coraz częściej zadawanych pytań, czy było warto. Ja właściwie nie mam zdecydowanego stanowiska. Jedyne, z czego mogę być dumna, to że wujek
brał udział w powstaniu. No, są wspomnienia rodzinne, tak? Są zdjęcia w rodzinie z tego czasu. Nie potrafię wyrazić jednoznacznie zdania na ten temat. Czy stuprocentowo, czy było warto, nie jest pani w stanie powiedzieć? Nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast na pewno historia, czy młodzież, która poznaje historię, no ma też powód do dumy. Wiem, że to na pewno były tragiczne wybory, ale gloryfikowanie bez cienia jakby mówienia o tym, że być może to jest pozbawione sensu, jest niesłuszne. I trwanie w tym też jest niesłuszne. Nie ma w ogóle, nie pojawiają się żadne głosy, które mówią w przestrzeni publicznej o tym, że to być może nie jest takie jednoznaczne, jak jest sprzedawane. A właśnie, no bez względu tutaj na opinię. To jest słowo opowiadane. Ja oceniam to bardzo, jakby to panu powiedzieć, sentymentalnie, ponieważ jestem w takim wieku, a nie innym. Jestem, można powiedzieć, pokoleniem powojennym. I uważam, że ci ludzie, którzy poświęcili dla nas życie, żebyśmy my mogli teraz w tej chwili żyć godnie, jest im trzeba im po prostu uchylić kapelusz i z godnością i z szacunkiem. Czy powstańcy, 80 lat po wybuchu powstania, są dumni z tej wolnej Polski dzisiejszej, o którą walczyli? Bardzo dumni. Dobrze się Polska odbudowała po tym wszystkim, według pana? Na pewno lepiej niż wielu myślało. Jak pan wspomina czas powstania samego? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Tak. Nie było żadnych emocji, była walka na śmierć i życie. Emocje to się zostawiało, proszę pana, w domu, a myśmy mieli inne cele. A od emocji jeszcze nikt wojny nie wygrał. A czy według pana powstańcy mogą być dumni z dzisiejszej wolnej Polski, którą walczyli? W wielu, wielu wypadkach tak. Ale nie we wszystkich, jak rozumiem. Nie we wszystkich. No myślę, że właśnie tak, mogą być, bo właśnie to mamy sytuację, w której możemy przechadzać się z kamerą i prowadzić wszelakie debaty i sobie tutaj jakieś analizy czynić, oderwane już całkowicie od tej sytuacji zagrożenia życia, tak, bo my nie mamy już tego zagrożenia. A to, co oni robili i czego pragnęli, to przecież wiemy czego. Przecież oni nie poszli po to, żeby niszczyć Warszawę i prowokować kogoś do niszczenia Warszawy, tylko po to, żeby po prostu wywalczyć coś. No. A czy to było strategicznie opłacalne, no to już jest zupełnie inna sytuacja. Nie wydaje mi się, nie do końca. Wydaje mi się, że nie o taką Polskę walczyli. Walczyli o wolną Polskę w pełnym tego słowa znaczeniu. Niezależną od naszych sąsiadów. A w dzisiejszych czasach trochę jesteśmy uzależnieni. Na pewno mogą być dumni. Wydaje mi się, że może niekoniecznie z ludzi, którzy nie mają o tym za wiele pojęcia i brakuje im takiego szacunku do tego. Aczkolwiek wydaje mi się, że mogą być dumni, bo to chodzi po prostu o społeczeństwo, żebyśmy się szanowali, żebyśmy byli tolerancyjni i żebyśmy szanowali ich pracę i jakby wysiłek, który w to włożyli. Niestety nie. No jest to żenujące i wstyd, do czego doprowadziły rządy w ostatnich latach. Ciężko jest mówić przy synu, który jest nowym pokoleniem i są tak bardzo inna jest normalność, inna jest rzeczywistość, a nas dzielą akurat dwa pokolenia. Mi się wydaje, że generalnie to powinniśmy być szczęśliwi za wolność, którą teraz mamy, ponieważ no, porównanie to, co było przed wolnością, taką, że tak powiem, liberalnością i tutaj niepodległością, to jest duma, ale zawsze no nie ma kraju idealnego. Zawsze są jakieś zmianki, zawsze coś się komuś nie spodoba, także... No nie sądzę, wie pan, bo walczyli o coś innego, nie w tej chwili, co się teraz dzieje. Nasz rząd jest taki, jaki jest i wiemy doskonale o tym, że nie jest w porządku wobec społeczeństwa. Co mogę więcej powiedzieć? Po prostu wstyd mi jest za to, że mieszkam w takim kraju, a nie innym i że tacy ludzie rządzą nami po prostu i wstyd mi jest za to, że musimy to wszystko tolerować. Pewnie tak. Znaczy, no jest to w jakimś związku, ale od tego czasu minęło wiele lat i wiele innych rzeczy się wydarzyło, które się składają na obraz naszego kraju tutaj, teraz. Jeżeli chodzi o tą dzisiejszą Polskę.
Myślę, że wydarzyło się na tyle dużo, że zasługujemy na krytyczną refleksję nad tym. Nie możemy się tak cały czas nurzać w przeszłości, w tragicznych zrywach. To do niczego nie prowadzi, to nie ma sensu. Czy według pań, subiektywnie, było warto? Pamiętam swoje wspomnienie z pierwszej wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie na widok zdjęć młodych ludzi, którzy zginęli, którzy poświęcili swoje życie, czyli wartość największą, to było coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie i żal, i smutek, że tych ludzi już nie ma. No, oni zrobili wielką rzecz dla nas, Polaków. Walczyli za Polskę. A ja się zastanawiam właśnie nad tym, czy było warto. Jak by pan ocenił tę Polskę, która powstała właśnie na, powiedzmy, na tych gruzach powstańczych? No to wystarczy zobaczyć, jak wyglądał przed wojną Kościół na Placu Trzech Krzyży i wiele innych. Marszałkowska jak wyglądała, jak wygląda teraz. Czyli jednak wielka strata, tak? Strata, olbrzymia strata. Zdecydowanie. Jestem w takim wieku, że mogę na to spojrzeć, tak. Bo historię znam i wszystko. Nigdy się nie było tak podzielonej Polski i tego się wstydzę. Wstydzę się, że jesteśmy tak różni, że jest tak duża nasza część społeczeństwa, która nie jest, za którą się po prostu wstydzę, że nie za to umierali ludzie. Ale to wszystko jeszcze się odwróci, będzie bardzo fajnie. Jeszcze nam słońce zaświeci i będziemy wolni. Co mogę powiedzieć, to jestem szczęśliwa, dumna i dziękuję, że mogę być w Polsce, przechadzać się tą ulicą jako Polka w Polsce, u siebie, gdzie jest pięknie. W naszym kraju ja szanuję naszych rodaków, naszą historię, naszą kulturę, naszą wiarę, do której nikt nas nie zmusza. Pamięć o Powstaniu Warszawskim jest wciąż żywa, choć Polacy różnie je oceniają. Napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o wybuchu powstania i zasubskrybujcie kanał Gońca, żeby nic Was nie ominęło.